Droga Pani Mariu, z okazji setnej rocznicy urodzin pragnę złożyć szanownej Pani Zubie najserdeczniejsze życzenia. Niech miłosierny Pan darzy zdrowiem, wszelkimi potrzebnymi łaskami. Opieka Matki Bożej Miłosierdzia niech będzie z szanowną Panią po najdłuższe lata. Pozdrawiam serdecznie i błogosławiam drogiej Pani i całej rodzinie. Podpisał ksiądz biskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Kochani, jeszcze życzenie pod koniec przy świętej. Zacząłem od życzenia naszego arcypasterza. I chcę również w imieniu własnym i całej parafii modlić się naszą jubilatką, dziękując opatrzności za to, że pozwoliła jej dożyć cyfry nieczęsto spotykanej. 100 lat życia to jest wiek, 1/20 historii naszego Kościoła katolickiego. Chcemy szczególnie naszą radość wyrazić w tym roku fatimskim. Minęło wszakże 100 lat, ale nasza Matka Maria objawiła się dziecią Fatimie. Oddaję również właśnie tylko Bogu naszą siostrę Marię, ale także przez ręce Matki Bożej polecam wszystkie sprawy, które jeszcze przeżyję, ale także dziękuję za to wszystko, co Bóg raczył dać, ofiarować naszej siostrze i także za dobro, które do tej pory uczyniła, szczególnie modlitwę, bo dużo się modli w naszych intencjach, na różańcu, na książeczce. Niech ta modlitwa trwa i po to tu jest jeszcze na ziemi, żeby właśnie w ten sposób służyła wspólnocie parafialnej, rodzinie, Kościołowi. Tę mszę świętą za nią ofiaruję, także za całą rodzinę, jak ksiądz arcybiskup wspomniał, również życzenia jej składa, żeby te najbliższe, następne lata życia przebiegły w spokoju i wszelkim Bożym błogosławieństwie. Witam także wszystkich gości, którzy przybyli na czele z Panem Wójtem. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Droga Pani Mario, przezacna jubilatko dnia dzisiejszego wraz ze swoimi najbliższymi, czcigodny księża proboszczu, drodzy zebrani wieszczanie, uczestnicy tej radosnej, jubileuszowej modlitwy i tego spotkania. Trudno jest wypowiadać słowa, kiedy wzruszenie przepełnia serce, a refleksja nad upływem czasu po raz kolejny uczy człowieka pokory i szacunku. Bo jak sobie uświadamiamy, co to znaczy 100 lat życia, pomimo że śpiewamy to często i przy różnych okazjach, przy tym śpiewie pewnie nie wiedząc, co śpiewamy, to musi to uczyć szacunku i pokory. Dziś całą serdeczność, szacunek, najlepsze odruchy serca kierujemy w stronę Pani Marii, dziękując jej za piękne, długie życie. W tym podziękowaniu mamy w pamięci wielką ilość dobra, jaką czcigodna jubilatka dzieliła się przez całe swoje życie z najbliższymi i z innymi. Mamy wielką życiową mądrość, która narasta przez lata, a w tym wieku i w tej kondycji jest wartością, którą się można i trzeba dzielić z innymi. I wreszcie w tej jubileuszowej refleksji jest całe nasze serce z najlepszymi życzeniami.
żeby dobry Bóg ciągle miał otwarte wrota życia na tak długi czas i dobry, spokojny czas, jak sam zakreśli. Żeby w czcigodnej jubilatce nadal służyło jak najlepsze zdrowie i samopoczucie. Żeby tak jak dotąd otaczała ją miłość najbliższych, troska o dzień powszedni, ale też i wdzięczność za jej miejsce w rodzinie, tej najbliższej, i jej miejsce pomiędzy nami, jak tu dziś jesteśmy. Takie jubileusze nie trafiają się często. To też, jeśli się przytrafiły dziś Pani Marii w Nowym Bystrem, to powód szczególny, żebyśmy to wydarzenie potraktowali jako historyczne, bo za jakiś czas, kiedy sięgną do tego inni, tak go będą traktować. A my cieszymy się wszyscy, że możemy być razem z czcigodną jubilatką jego uczestnikami. Dziękujmy wszyscy Panu Bogu za to, że Pani Maria w tym pięknym, godnym wieku ciągle między nami jest i jak postrzegamy, trzyma się i dzielnie, i dobrze. I dziękujmy również rodzinie za to, że Pani Maria jest dla niej punktem odniesienia, doradcą i źródłem życiowej mądrości. Bystrzanów proszę o to, żeby byli dumni ze swojej mieszkanki. Żeby pamiętali, że takie wydarzenie jest nie tylko ważne dla osoby, dla rodziny, ale jest ważne dla całej społeczności. Niech więc Pan Bóg darzy Panią, Pani Mario, dalszym, jak najlepszym zdrowiem, spokojem ducha, satysfakcją życiowych dokonań, ale przede wszystkim z faktu, że przez całe te mijające 100 lat, nie do uwierzenia, była Pani osobą, która chciała i umiała dzielić się z innymi dobrem. I tak niech będzie jak najdłużej. Chciałem poinformować, że na okoliczność stulecia urodzin Pani Marii Zubek, prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło skierowała do niej list gratulacyjny następującej treści. Szanowna Pani, z okazji wyjątkowego jubileuszu Pani setnych urodzin proszę przyjąć moje pozdrowienia oraz wyrazy głębokiego szacunku. Oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne. Należy Pani do pokolenia głęboko doświadczonego w dziejach Polski, które stawało przed różnymi wyzwaniami. Była Pani świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość ojczyzny. Seniorzy stanowią dziś nie tylko coraz liczniejszą, ale przede wszystkim niezwykle istotną grupę naszego społeczeństwa. Możecie jeszcze bardzo wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu, a także innym, szczególnie młodym ludziom, wkraczającym w czas dokonywania pierwszych, ważnych życiowych wyborów. Święty Jan Paweł II nazwał seniorów strażnikami pamięci zbiorowej, którzy mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości. Proszę więc pamiętać, że ciągle potrzebujemy doświadczenia i mądrych rad osób takich jak Pani. W tym szczególnym dniu proszę mi pozwolić w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów
złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat, za tę swoistą lekcję życiowej wytrwałości. Składając najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata, serdecznie Panią pozdrawiam. Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. I kolejny list gratulacyjny przesłał na Pani ręce, zobowiązując mnie do jego odczytania i złożenia do Pani rąk. Wojewoda Małopolski, pisząc: Szanowna Pani, z okazji stulecia urodzin mam przyjemność złożyć Pani życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Pani życie jest niewątpliwie skarbnicą wielu doświadczeń, tych trudnych i tych radosnych. Wierzę, że dla Pani bliskich są one źródłem cennych rad i wskazówek. Gratulując jubileuszu, życzę Pani pogody ducha oraz wielu powodów do radości. Z wyrazami szacunku, Piotr Ćwik, wojewoda Małopolska. Szanowni Państwo, pozwólcie również, że w imieniu Pana Wójta swoim własnym przeczytam list z okazji jubileuszu setnej rocznicy. Szanowna Pani Mario, z okazji tego jubileuszu setnej rocznicy Pani urodzin, reprezentując samorząd gminy Poronin, składam na Pani ręce słowa szczerego uznania, szacunku oraz najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Życzymy na każdy kolejny dzień życia wiele zdrowia, życzliwości i jak najwięcej gestów dobrej woli, Bożego błogosławieństwa i prawdziwej serdecznej miłości ze strony najbliższego otoczenia. Gratulujemy tak godnego jubileuszu, wierząc, że życiowe doświadczenie dostojnej jubilatki służyło i nadal służy innym, a dla niej samej pozostaje źródłem satysfakcji i wewnętrznej radości. Pozostając w niskim ukłonie i należnym szacunku załączamy do grona tych, którzy radują się z Pani jubileuszu, a tym, którzy sprawują nad Panią opiekę, bardzo serdecznie dziękujemy. W imieniu Gminnej Wspólnoty Samorządowej, Wójt Gminy Poronin, Pan Bronisław Stok, Stanisław Staszek, Przewodniczący Rady Gminy i Andrzej Wójta, Zastępca Wójta. Nasa parafianków. Było to rok Mańskiego 1917. Wtedy się urodziłam. Tu pod chorami na Wyszczańskiej ziemi. To był rok Maryjny, cud objawień w Fatimie. To odkąd Bóg dał Ci życie, wróciła świętymi błonicami. Wrost Tobą zła Matka Boża, której tak bardzo zaufałaś. W Twoich myślach jest upleciony rozaniec. Modląc się wymawiałaś jej imię. Zatwierdzałaś swoje zdrowie i życie. Pamiętne roki pasterki Bożego Narodzenia na Wiktorka. Choć były sędziwe lata, trzaskające mrozy, słaś na piechotę, co by spotkać się z Marią. Niesłaś w sercu swoje smutki, troski, radości. Chciałaś jej syćku opędzić, ofiarowałaś sobie i swoją rodzinę. Z powrotem prowadziła Cię jabłońsko Pani, błyskające gwiazdy i daleko droga. Kiedy było na świtaniu, szczęśliwo umocniono duchowo, wracałaś do domu. Matko Fatimsko, 100 roków minęło Twoich objawów i 100 roków urodzin naszej jubilatki Marii. Pytamy Cię, daj jej siłę i zdrowie na dalsze roki. My tu syćka zebrani, bliscy, znajomi, sąsiedzi, rodzina. Syćmy Ci tu za zdrowia, jest teraz zdrowia. Sędź mą Boże. Bóg za takie rzeczy. Za takie moje głupie roki, a Jeszcze raz.
książce, którą dołączam jako prezent dla Pani Marii. Piękna książka na temat Fatimy, moim zdaniem jedna z piękniejszych na świecie, jaka się ukazała. Napisane w motto, już chyba do konkurentem Pani Antoniny, ale napisałem taki wiersz: ile trzeba trudu włożyć, żeby takiej cyfry dożyć. Myślę, że w tym zdaniu jest zawarte właściwie wszystko. Niech ten trud dalej owocuje Pani Antoni, Pani Mario, i by każdy z nas przyjął sobie do serca te słowa, które ta piękna Pani Antonina wypowiedziała, wplatając Twoje życie w jubileusz Matki Bożej Fatimskiej. Nieprawdopodobna historia zdarzyła się i trzeba za to Bogu dziękować. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, a Matka Boża da to, czego jeszcze potrzebujesz, i siły do tego, co masz jeszcze zrobić. W imieniu własnym i całej parafialnej wspólnoty jeszcze raz szczerze się proszę. Kochani, teraz wstańmy przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Jego to szczególnie mocno spocznie na naszej jubilatce, Panie Marii, żeby była silna Bogiem. Opiece. W setną rocznicę urodzin składamy Wam od całej wsi najserdeczniejsze życzenia.
Nie będziemy czekać 100 lat na 150, tylko więcej. Jakoś mi obiecała, kiedy mam odwiedzić, że ci dotrzymała słowa. Wszystkiego dobrego życzę wam. To to dolej, ha? Ja coś więcej? To jest dialog, to jest ten dialog. Babka była do torta.